12 wizyta. Jestem tutaj oczywiście po raz 12 po kolei, także jeżdżę tutaj co roku. Nawet już w tej chwili sobie zarezerwowałem pobyt na rok przyszły. Zawsze dwa pierwsze tygodnie sierpnia spędzam tutaj właśnie w tym uzdrowisku, no lecząc się, tak, i oczywiście podtrzymując swoje zdrowie. A dlaczego to uzdrowisko, a nie jakieś inne? Powiem tak, byłem poprzednio, przed 12 laty, jeździłem do Łuska Zdroju. Tam oczywiście byłem też kierowany przez Fundusz Zdrowia na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe. Jednakże po skorzystaniu z pierwszej 12 lat temu wizyty w Choryńcu, tak się przekonałem do tego uzdrowiska, że powiedziałem sobie tylko tutaj, nigdzie więcej. Tym bardziej, że tu jest bardzo miły personel, kompetentny. Można z lekarzem oczywiście porozmawiać, ustalić swoje potrzeby leczenia. Warto tutaj przyjeżdżać, bo panu pomaga. Bardzo warto przyjeżdżać. Ja oczywiście wszystkich tutaj zachęcam do skorzystania z tego uzdrowiska, bo powiem tak, no my Polacy lubimy narzekać, tak, krytykować, ale powiem jedną rzecz, że tutaj nie ma na co narzekać, nie ma kogo krytykować. Rzeczywiście to wszystko jest na najwyższym poziomie i rzeczywiście ja się bardzo przekonałem do tego, że tutaj rzeczywiście można to zdrowie zdobyć, polepszyć i jak się przyjdzie raz, to na pewno się będzie korzystało zawsze na kolejne lata. I przez kolejne 12 lat będzie pan tutaj gościem. Tak, będę oczywiście, jestem oczywiście pełnopłatnym pacjentem. Fundusz sobie zawsze rezerwuje przy ciągu całego roku, tym bardziej, że pracuję. Jestem oczywiście już 40-letnim pracownikiem, także mam oczywiście jakieś tam swoje fundusze, a wiem, że zdrowia się nie kupi nigdzie, a tu rzeczywiście za te niewielkie pieniążki można oczywiście to zdrowie podreperować i skorzystać z zabiegów, które oczywiście no, są tutaj na bardzo wysokim poziomie. Jest tu siarka, jest to kąpiele w wodzie siarkowej, jest tu borowina, która oczywiście jest pokładów koło Choryńca Zdroju, naturalnych pokładów, które oczywiście leczą, uzdrawiają. Są oczywiście też inne zabiegi, jak zabiegi no, fizykoterapeutyczne, które oczywiście też, no, jak to się mówi, podtrzymują tutaj każdego z nas w zdrowiu i szczęściu. A to jest rzecz najważniejsza, bo tak jak powiedziałem, zdrowia się nie kupi, ale tu oczywiście można je pozyskać poprzez oczywiście te coroczne wizyty, coroczne oczywiście spotkania tutaj. No i powiem tak, personel jest bardzo miły, życzliwy, przyjemny. Zawsze można oczywiście z każdym porozmawiać i jak tu ktoś raz przyjedzie, to na pewno będzie chciał przyjeżdżać cały czas.